Halo, witamy Państwa serdecznie z następnego meczu transmitowanym na naszym kanale o YouTube. Dzisiejszy mecz pomiędzy Krakowem a Rzeszowem a Krakowem chyba, tak? Rzeszowem a Krakowem nawet, nie wiem jak komentuję. Dzisiaj ze mną, z Oskarem Osą, pokomentuje go Jan Idem. Witam Cię, Janku. Dokładnie. Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak już wspomniałeś, dzisiejszy mecz pomiędzy Stalą Rzeszów a TŻB Krakowskimi Smokami na torze w Rzeszowie. Co można więcej powiedzieć? Gospodarze, drugie miejsca w tabeli, 5 meczów, 5 zwycięstw, punktów 10. Goście, 2 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki. W ostatnim meczu zwycięstwo krakowskich Smoków 47-43 z drużyną Landshut Devils. Natomiast ostatni mecz Stali Rzeszów to wygrana, można powiedzieć, mało okazała, 46-44 na wyjeździe w Warszawie, co może trochę zaskakiwać. No, ostatni mecz u siebie Stal Rzeszów jechała z Orłem Łódź, który wygrał 51-39. Natomiast krakowskie Smoki ostatni mecz na wyjeździe no niestety nie mogą zaliczyć do udanych, ponieważ przegrali 64-26 z Gdańskim Wybrzeżem. Nie wiem, czy mamy już składy? Tak jest, mamy już składy, pokazują się właśnie. To może przedstawmy obie drużyny. Oskar, przedstawisz Stal Rzeszów? Już oczywiście, tylko jest to dobrze, już jestem. Gospodarze na ten mecz wystawili skład następujący. Z numerem 9 Kacper Naruszewicz, z numerem 10 Mikołaj Graczyk, z numerem 11 Paweł, z numerem 12 Dawid Woźniak, z numerem 13 kapitan Kacper Cichącki, 14 Mariusz Mielewczyk, 15 Kamil Wyczesany i 16 Mateusz Ciesielski. Tak jest, skład gości, menadżer krakowskich Smoków na ten mecz przewidział skład następujący. Numer 1 Damian Bagiński, numer 2 Józef Carson, numer 3 Wojtek Kuligowski, numer 4 Krzysztof Brzustowicz, numer 5 Grzegorz Jurys, numer 6 Paweł Korczyk, numer 7 Oskar Olkowski i rezerwowym pod numerem 8 będzie Kacper Kuciński. Można powiedzieć, że najlepszym zawodnikiem jak do tej pory pod względem średnich w drużynie z Krakowa jest Oskar Olkowski, reprezentujący średnią na poziomie 2,188. Natomiast w Stali Rzeszów najlepszy pod względem średnich jest Kacper Cichomski, który reprezentuje średnią na poziomie 2,345. Dokładnie tak, a ja tutaj już dostaję informację z wozu, że w czwartym biegu nie zobaczymy Mikołaja Graczyka, który został desygnowany z numerem 10 do tego meczu. W jego miejsce pojedzie rezerwowy Mateusz Ciesielski. Nie wiem, dlaczego Mikołaj Graczyk został zmieniony. Jestem oburzony tym faktem, gdzie jest to mój zawodnik i wypożyczyłem go do Rzeszowa, żeby się chłopak rozjeździł, a tutaj Kacperek robi taki myk. No, wyjaśnię to, jak się tylko dowiem, to na pewno przekażę to. Wierzę ci na słowo. No niestety, ale Mikołaj na razie pojechał, o ile się nie mylę, jeden mecz. No w ogóle pojechał? Tak, ma średnią 0,667. I to dobra średnia drugoligowa. No, ja nie wiem, czemu Kacper go nie wystawił. Dokładnie, trzeba się zapytać kapitana Stali Rzeszów, dlaczego już w czwartym biegu następują takie zmiany. Myślałem, że zobaczymy dzisiaj braci po stronie Stali Rzeszów, mianowicie Kacpra Naruszewicza i Filipa, lecz niestety widać, że Filip nie dostał powołania na mecz domowy z krakowskimi Smokami. No szkoda. Może byśmy mieli parę braci.
Nie wiem. Możecie obstawiać wynik oczywiście na czacie, jak wam się wydaje. Oskar, może ty byś obstawił, jak tobie się wydaje? To mi się wydaje, że jednak Rzeszów, dobra pasa, tor domowy. No myślę, że wygrają ten mecz. Zaskoczeniem będzie dla mnie, jeśli Kraków zrobi 40 punktów. A dokładnego wyniku nie będę obstawiał. Albo dobrze, zabawmy się. Ja obstawiam 53-37. A ty, Janku? Ja również obstawiałbym zwycięstwo Stali Rzeszów, ale może nieco mniej okazałe 48-42. No dobrze, no to w takim razie zakładamy się o flaszkę. Kto będzie bliżej na najbliższym spotkaniu? Czy nie ma sprawy, nie ma sprawy. A ja tutaj dostaję informację od Mikołaja Graczyka na pytanie, czemu nie jedzie. Odpowiedział gdzie. To mu oczywiście wyjaśniłem go w meczu. I odpowiedź brzmi: nie chce mi się. Także mamy już odpowiedź na nurtujące nas od paru minut pytanie. Dokładnie, czyli można powiedzieć, że problemy zdrowotne Mikołaja. Tak, tak. Albo sprzętowe. Tak, tak. Niedysponowany. O, niedysponowany. Tak. Taki gamingowy okres dostał, można powiedzieć. Dokładnie. Nie wiem, co można więcej powiedzieć na temat obu drużyn. O ile się nie mylę, Joseph Carson w drużynie gości wypożyczony z Rowu Rybnik. Stały uczestnik Grand Prix. Tak jest. Zgadza się. Takie dobroci w drugiej lidze. Że można oglądać zawodników z Grand Prix. Dokładnie. Realnej ligi nie ma co oglądać, bo tylko u nas w lidze WSTL zawodnicy z Grand Prix mogą jeździć nawet w drugiej lidze. Dokładnie. I nie dostają za to pieniędzy. Jak w Poznaniu. Dokładnie, tak jak mówisz. Co można więcej powiedzieć? No nic. Muszę przedstawić pierwszy bieg. Bieg pierwszy wygląda następująco. W kasku żółtym Damian Bagiński, w kasku czerwonym Kacper Naruszewicz, w kasku białym Wojtek Kuligowski, w kasku niebieskim Paweł Paweł. Nie wiem, Oskar, wiesz może, jak tor jest dzisiaj przygotowany, które pola mogą chodzić? No, na pewno Kacper go zbronował ciężko, znając Kacpra, będą kombinować z torem chłopaki. Zapytamy go po meczu, bo z tego co wiem, co słyszałem, planowany jest wywiad jakiś po meczu. Zobaczymy, może akurat nam się uda zahaczyć kapitana i zapytamy o ten tor, bo już tutaj z wieżyczki sędziowskiej, gdzie siedzimy, widzę, że jest straszna kopa, jak to w Rzeszowie bywa, wykopki ziemniaków i te sprawy. No, zobaczymy, kontrowersje mamy, Leszek Dębski się tym zajmie w magazynie po meczu czwartkowym, ekstraligowym, tak? Po wszystkich meczach robimy magazyn. Dokładnie. Oczywiście. No zobaczymy. Szczerze mówiąc, wróćmy do realii naszej gry 2D, jak to niektórzy mówią. Nie jeździłem za dużo na Rzeszowie, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jakie pola tam lepiej chodzą. Aczkolwiek ścieżka bodajże się aż tak też nie zmieniła. Ten pierwszy łuk chyba tam w miarę podobnie chodzi jak w poprzedniej wersji. Ale no, myślę, że bieg dwa i już wszyscy będziemy wiedzieć, które pola na Rzeszowie chodzą. Tak jak było to w przypadku poprzednich meczów transmitowanych. Czyli nawet nie transmitowanych. To od razu widać. Tak jest. To można więcej powiedzieć. Z tego co mi wiadomo, za 5 minut wyjedziemy do pierwszego biegu. Tak jest, mamy opóźnienie 15 minut. Widocznie któraś z drużyn wzięła. Tak, to Rzeszów wzięła regulaminowe 15 minut opóźnienia meczu. Właśnie dostałem meldunek z samego toru. Podobno wewnętrzne pola w Rzeszowie bardzo słabe. Czyli
Czyli taka sama sytuacja była chyba bodajże Stec chyba Ipswich, jak komentowałem. To było to samo chyba, pierwsze i czwarte pole chodziło. No zobaczymy, bo to jest akurat, moim zdaniem to jest fajne, jeśli chodzą pola zewnętrzne, ponieważ no, daje to możliwość różnych manewrów na pierwszym łuku. Dokładnie. I niekoniecznie ten z czwartego pola musi nakrywać tego z pierwszego, a no niekoniecznie ten z pierwszego musi się wybronić. Także myślę, że będziemy ciekawe pojedynki oglądać zawodników na pierwszym łuku z tych tak, właśnie dokładnie. Wiemy również, że tor w Rzeszowie jest bardzo szeroki oraz wcale nie długi. Należy, dokładnie, wcale nie należy do najkrótszych. Także można osiągać tam niesamowite prędkości, co daje duże pole manewru. Tym bardziej, że łuki są bardzo szerokie. Miejmy nadzieję, że zobaczymy dzisiaj różnorodność ataków oraz walkę do samego końca. Zobaczymy, czy tor na to pozwoli. A wracając do tej długości toru, co wspominałeś, to z tego, co pamiętam, no nie wiem, czy nie tak dawno, no może z miesiąc, dwa miesiące temu, widziałem bodajże chyba gdzieś na WSL News, że prawdopodobnie na torze w Rzeszowie się kończyły Mistrzostwa Świata nieoficjalne na długim torze, które chyba wygrał Oskar Kubalak, jak się nie mylę. Jeśli się mylę, to można mnie poprawić na czacie, ale było coś takiego i chyba nawet Unia Tarnów wstawiała ten post, że właśnie Oskar Kubalak wygrał Mistrzostwa Świata na dużym torze, na długich torach i ostatnia Tak runda chyba jest. Właśnie się odbywała. W Rzeszowie, tak samo jak w Realu, odbywają się zawody na długim torze. W tamtym roku również, przepraszam, w tamtym roku, tak, w tamtym roku również finał Grand Prix na długim torze odbywał się w Rzeszowie. Wtedy mistrzem świata został Lukas Winhage. Ale powiem Ci ciekawostkę, ze względu na to, że planuję swój urlop i planowany miałem teraz na za 2 tygodnie, to z tego co wiem, chyba w ostatni weekend sierpnia w Rzeszowie znowu są zawody Mistrzostw Świata na długim torze. Nie wiem, czy to finałowa runda, czy nie, ale planowałem się na nie wybrać. Niestety przesunąłem urlop, tak więc nie wybiorę się na nie. No, także bardzo smutna wiadomość, ale no, cóż. Przykro. Trzeba to zapić. Co nam pozostało? Tak jest. Minuta do startu zawodów. Miejmy nadzieję, że zawody pójdą bardzo sprawnie. Myślę, że tak. Bardzo doświadczony sędzia. Dokładnie. Przypomnijmy, że dzisiaj sędziuje Jędrzej Dorsz. Tak. Wczoraj też sędziował mecz startu z GKM-em i również go komentował. Transmitowany. To również był transmitowany. O ile się nie mylę, 48-42 dla Gniezna, tak? O ile się nie mylę, to tak. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. No, ale tak mi się wydaje. Ale w realnym życiu też nigdy nie pamiętam wyniku. Ciekawe, nie wiem dlaczego. Ja również właśnie nie wiem dlaczego. Zawsze. Najistotniejszy tekst to jest 10 minut po meczu, jak już wychodzimy do stadionu. Jaki był wynik? I nikt, zawsze nastaje cisza, nikt nie wie. Trzeba sprawdzić na sportowych wiadomym. No, już nie chciałem nazwy wymawiać, no, na wiadomym portalu z informacjami sportowymi. Zaczynamy. Mamy już zaproszenie do pierwszego biegu. Dokładnie. W końcu. Z tego to widzę Kacper Naruszewicz z drugiego pola i Paweł z czwartego. To obsada biegu drużyny gospodarzy. Tak jest. Drużyna gości Damian Bagiński z pierwszego oraz Wojtek Kulikowski z pola trzeciego. Tak już jest. Jesteśmy ustawieni. Poszli. No i rzeczywiście te wewnętrzne pola najlepiej, aczkolwiek nie zdążyłem spojrzeć na reakcję. No ale miałem wrażenie, że na razie układał się na 3-3, lecz świetny atak Pawła, który niestety trochę przeszarżował. Już tutaj widzę, że trochę zawodnicy gospodarzy sobie chyba przeszkadzają i Paweł loduje w bandzie.
Tak, widać, że nie mogą się dogadać, który w końcu będzie atakował, ale udało mi się. Tak jest. Jeszcze walczy, tak. Paweł spada na trzecie miejsce, ale tam popełnia mały błąd. Utrzymuje tą trzecią pozycję. Na razie 4-2 dla drużyny gospodarzy. Prowadzi Kasper Naruszewicz, drugi Damian Bagiński, trzeci Paweł oraz czwarty Wojtek Kulikowski. I tak dojeżdżamy do mety. 4-2 dla gospodarzy. 3 punkty Kasper Naruszewicz, 2 Damian Bagiński, 1 punkt Paweł oraz 1 punkt, 0 punktów, przepraszam, Wojtek Kuligowski. Zaskoczenie, Oskar? Nie do końca. Aczkolwiek cieszy mnie taka sytuacja, takie rozstrzygnięcia w pierwszym biegu, ponieważ jak znam Pawła, po tym, co się działo w tym biegu, na pewno teraz zmobilizuje się na tyle, na pewno jest teraz zdenerwowany i no, pokaże nam chyba kawał dobrego żużla teraz, następnym, oczywiście tego wirtualnego żużla, w następnych swoich biegach będzie chciał pokazać na pewno się z jeszcze lepszej strony, mimo że nie ujmując mu naprawdę bardzo dobrze tutaj jechał, atakował na początku, potem to niezrozumienie z kolegą z pary, ale koniec końców wyszło nawet w miarę mamy okay, już tam... zaproszenie do biegu drugiego. Para gospodarzy to Kamil Wyczesny oraz Mariusz Mielewczyk. Para gości to Paweł Korczyk oraz Oskar Olkowski. Oskar Olkowski, który reprezentuje najlepszą średnią w drużynie gości. I poszli. Tak jest, znowu najlepiej spod taśmy wychodzi zawodnik z pola pierwszego i tu widać już ma sporą przewagę. Drugi jedzie również zawodnik gospodarzy Mariusz Mielewczyk. Na razie układa się to na 5-1. O trzecie miejsce tam walczą zawodnicy gości. Widać, że nie mogą się dogadać, który będzie gonił tą parę gospodarzy. No, trochę bieg bez historii, lecz jednak teraz świetny atak zawodnika w kasku żółtym, czyli Pawła Korczyka. Tutaj małe zamieszanie, zawodnicy gospodarzy trochę sobie przeszkadzają i Paweł Korczyk wjeżdża między nich i wychodzi na prowadzenie, ależ atak Pawła. Myślę, że tak to się skończy. Tak jest. 3-3, 3 punkty Paweł Korczyk, 2 punkty Kamil Wyczesny, 1 punkt Mariusz Mielewczyk oraz 0 punktów Oskar Olkowski. Oskar zaskoczony? Ciężko stwierdzić, czy zaskoczony, już nie widziałem tych drużyn wcześniej, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj błąd gospodarzy, nie ma, tak jakby nie byli dogadani albo nie przetrenowali tego, tej jazdy parą, tak? Na każdym torze no trzeba jednak, jeśli jest się blisko siebie, jedzie się powiedzmy na te 5-1 albo się na 3-3, czy tam no na to 5-1 się skupmy na tym, no to trzeba jakoś ustalić, kto jak jedzie, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji. No na, bo nie obydwoje sobie... chcieli jechać jedną ścieżką, oni zaczęli sobie przeszkadzać. Niestety, no co można więcej powiedzieć. Wykorzystał to bezlitośnie Paweł Korczyk, wjeżdżając między nich świetnym atakiem. Może trochę zaskoczony jestem zerówką Oskara Olkowskiego, gdyż Oskar na razie w tym sezonie ma świetne mecze. No, ale może to pierwszy bieg. No i jechał z czwartego pola bodajże, tak? Dokładnie. Podobno pierwsze pole i czwarte to są właśnie te lepsze pola. No nie, no ja już tu po dwóch biegach zauważam, że to pierwsze pole to jest jednak kosmos w porównaniu do reszty pól. Tak. Ale jak widzisz, na razie pierwsze pole nie wygrywają biegów, gdyż... Błędy na trasie. Tak jest. Z pierwszych pól dwie dwójki na razie. Z pola drugiego obydwie trójki w obydwu biegach. Tu jestem akurat zaskoczony, ale widzę, że już jesteśmy w biegu trzecim. Oskar, przejmuj dowodzenie. Dobrze. Nie widziałem programu, także lepiej jakbyś ty to skomentował. Dobrze, ale także... widzę, że od drugiego pola dobry start zawodnika w czerwonym kasku.
I znowu pierwsze pole, tak? Widzimy, chociaż tutaj z czwartego pola jechał zawodnik w niebieskim kasku, bodajże Kiedy Thompson. Błąd. Wylądował, zahaczył tam od muchawca. No i goście wychodzą na podwójne, tak? Nie, tam walka na wyjściu z pierwszego łuku. Jest Dawid Woźniak oraz Joseph Carlson. Tutaj o, Joseph świetnym atakiem po zewnętrznej mija Dawida Woźniaka. I mamy 5-1 teraz jest pół gości. No myślę, że bieg na razie już chyba bez historii. Gdyż nie wiem, czy Kasper, tak jest. Gracz opuścił grę. Kasper Cijowski nie będzie kontynuował tego biegu. Ale dalej tam Dawid Woźniak kąsa Josepha. Czyś nieskutecznie niestety. 5-1 dla drużyny gości. 3 punkty. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w poprzednim biegu rozmawialiśmy o tym, że gospodarze chcieli jechać tą samą ścieżką tam przy płocie, a teraz, jak dobrze widziałem, Joseph Carlson bronił się przy kredzie i atakował go Dawid Woźniak w tym ostatnim łuku po szerokiej. On wybronił się po kredzie i jakoś wielce prędkości też nie tracił na tej kredzie. Dokładnie, słuszna uwaga, że na ostatnim łuku Joseph zamknął kredę Dawidowi, który stwierdził, że pójdzie za koło i jechał szeroko. Niestety no, nie znalazł tam prędkości. Może to też być spowodowane tym, że w sumie Dawid chciał chyba, przewidział jego zamiar Joseph Carlson i Dawid chciał wejść piką tak jakby, albo po prostu w kredę. I Józef go zamknął, no ale jak już Dawid zauważył, że Józef trzyma tej kredy, no to nie pozostało mu nic innego, jak pójść do tej ścieżki na szerokiej i się napędzić. I może właśnie dlatego nie znalazł tej prędkości, ponieważ nie wjechał w tą ścieżkę od razu na wejściu w łuk przy bandzie, tak jak to robią. Nie musiał trochę prędkości. Mocniej wykantować na wyjściu z łuku. Może stracił tą tam prędkość. I no, ale na razie mamy prowadzenie drużyny gości 10-8. Kasper Cichomski W. Dużo błędów, niestety nie ustrzegł się nich Kasper, co może trochę zaskoczenie, gdyż no, Kasper reprezentuje średnią na poziomie 2,345. No nie jest to średnia, którą może się pochwalić co drugi zawodnik. No i to jest jego domowy tor i jechał z czwartego pola. Dokładnie, więc takie błędy nie powinny mu się przydarzyć. No, można powiedzieć, tak jest. Mamy czwarty bieg już. Komentuj, Janku. Dobrze. Para gospodarzy Mariusz Mielewczyk oraz Mateusz Ciesielski, para gości Krystian Brzustowicz oraz Paweł Korczyk. I znowuż może troszkę lepiej teraz tym razem. Pierwszego pola wyjeżdża Mariusz Mielewczyk. Tuż za nim ma Paweł Korczyk, trzeci Mateusz Ciesielski oraz czwarty Krystian Brzustowicz. Stawka nam się niestety mocno rozciągnęła i myślę, że bieg już troszkę bez historii, chociaż dalej tam próbuje coś wskórać w kasku żółtym Krystian Brzustowicz. No ale widać, że nie ma tej prędkości na razie w tym swoim pierwszym biegu. Stawka mocno rozciągnięta daleko z przodu w kasku czerwonym Mariusz Mielewczyk. Zobaczymy, czy będzie miał najlepszy czas dnia. Tak jest, wydaje mi się, że będzie to najlepszy czas dnia. Tak jest, najlepszy czas dnia. Mariusz Mielewczyk, punktów 3. Drugi w kasku białym, przepraszam, Paweł Korczyk, trzeci w kasku niebieskim Mateusz Ciesielski oraz czwarty w kasku żółtym Krystian Brzustowicz. Zaskoczony po pierwszej serii? Patrząc w perspektywę tego, jaki wynik obstawiłem przed meczem, to troszkę ci powiem, że tak. No zawiódł na pewno Kasper Cichomski, który jechał z dobrego pola czwartego. No, co najmniej te dwa punkty powinien zrobić. No nie oszukujmy się, Kasper ze swoją średnią. Fakt faktem, to pierwsze pole jest lepsze, ale no te dwa punkty to mi się wydaje, że
Nie, że grałbym w ciemno, tylko no to po prostu powinien iść jak po swoje w tym biegu, a tutaj no niespodzianka, zaskoczenie. Nic tam nie widziałem, żeby gdzieś jakieś informacje mi dochodziły na temat właśnie tego biegu i wykonania tego biegu przez Kacpra. Nie skarżył się na żaden ping ani nic, także nie wiem, może po prostu pierwszy mecz transmitowany przez naszą telewizję cudowną. Tak jest. I stresik. Ja też pamiętam, jak swój pierwszy mecz jechałem, tak, był stresik. No Kacper może mieć to samo, także współczuję mu. Niech się weźmie w garść i pojedzie dla nas, dla kibiców, dla mnie, o, dla mnie. O, niech się zrobi show po prostu, niech zrobi show. Tak jest. Niech jedzie swoje, tak jakby tej transmisji w ogóle nie było, niech ją wyłączy. Jeśli oczywiście to jest problemem. Tak ja zjeżdżam jest. Ku lodówce. Na razie jeszcze, raz tam w zamrażalce mam, o. Na razie najlepszym czasem nie może się pochwalić Mariusz Mielewczyk, który jechał z pierwszego pola osiągając czas 73,35. Nie wiem, jaki jest aktualny rekord toru. Rekord toru to 73,15. Także no troszkę brakowało. A ale blisko. Rekord toru tak, należy do Kacpra Naruszewicza, czyli zawodnika gospodarzy. Bieg piąty, Oskar, może przedstaw. Obecnie jestem w łazience, umywam tam ręce. Dobrze, więc może ja to zrobię. Więc biegu piątym zobaczymy w kasku czerwonym Pawła Pawła, w kasku żółtym Wojtka Kuligowskiego, w kasku niebieskim Dawida Woźniaka, w kasku białym Krystian Brzustowicz. Widzimy zmiany w biegu siódmym. Znowu za Mikołaja Greczyka pojedzie Mateusz Ciesielski. Wygląda na to, że nie zobaczymy już dzisiaj Mikołaja na torze. Nie chce mu się, po prostu mu się nie chce. Dokładnie, tak, takie mamy informacje i wierzymy w to. Co można powiedzieć o biegu piątym? Paweł. No właśnie jestem ciekaw, chciałem wspomnieć właśnie o tym, o czym mówiłem po pierwszym biegu. Jestem ciekawy, jak się ten zawodnik teraz zaprezentuje. Na pewno wola walki jest, ambicje podrażnione po pierwszym biegu. No, przeciwników Brzustowicz, Kuligowski, zaczął się program. No, nie brylowali formą w tej pierwszej. Tak, widzę, że właśnie jadą już bieg piąty. Oje. Niestety zaspaliśmy, ale widzę, że na prowadzeniu Wojtek Kuligowski, drugi jedzie Paweł, trzeci Dawid Woźniak i na miejscu ostatni nakładno się na Wojtka. Przepraszam, na miejscu ostatni Wojtek Kuligowski, drugi na ten moment już Krystian, tak jest, Krystian Brzustowicz walczy jeszcze o tą drugą pozycję i tutaj wchodzi pod Dawida i niestety... Wybronią, brawo. Tak jest, wybronili Paweł 3, 2 punkty Dawid Woźniak, 1 punkt Krystian Brzustowicz, punktów 0 Wojtek Kuligowski. 5-1 dla drużyny gospodarzy. Chyba się pomyliłeś, Janku. Wojtek Kuligowski zdobył 1 punkt, Brzustowicz przywiózł 0. Tego co widziałem. W programie jest pisane, że Wojtek Kuligowski 0, a Krystian Brzustowicz 1 punkt. No, na transmisji widziałem zgoła inne. Dobrze, za chwilę. Słychać. Będzie miał ten jeden płatny punkt. Z bonusem, to znaczy, że tam chyba było 3-3, nie? Czy nie? 5-1 dla drużyny gospodarskiej. No to niestety bez bonusu, a ja tutaj mam informację. Prawdopodobnie Kacper Cichomski podczas biegu miał strzał pingu 1500. Oj, no nieprzyjemne. Patrząc na sytuację, no która się wydarzyła w ostatnim biegu, Janku, chyba musimy złożyć petycję o przerwy na analizy po każdej serii. Bo się zagadaliśmy.
Tak jest właśnie. Widzę, że już mamy zaproszenie do kolejnego biegu, także może nie mówmy za dużo, a oczekujmy. Zaproszenie od... Kacpra Cichockiego. Dokładnie. Zobaczymy, co teraz ten zawodnik nam pokaże. Tak jest, jedzie... Pilnuj transmisji. Pilnuje. Przedstaw Kacper może jedzie szósty. Z pierwszego pola, także... Kacper Cichocki z pierwszego pola, z drugiego Józef Karlston, z trzeciego Kamil Wyczesany i Damian Bagiński z czwartego. I już no jesteśmy pod taśmą. Jeśli pięknie przeszkodzi, no to chyba pewna trójka, Kacper. Dokładnie. Ustawiają się zawodnicy. Zielone światło i poszli. No już coraz, można powiedzieć, że słabszy start Kacpra Cichockiego, ale jest na prowadzeniu. Bieg układa się na razie na 3 do 3 i duży błąd tutaj w tym biegu Kamila Wyczesanego, który dużo stracił do pary gości. Przepraszam, że ci przerwę, ale prawdopodobnie nie będzie zaliczony ten wyścig, z tego co tutaj czytam. W piątym biegu był błąd postowania. Kuligowski powinien jechać w kasku żółtym, a jechał w białym, z tego co tutaj chłopaki piszą. To całe zamieszanie, które mówiłeś. I będzie wykluczenie dla postującego. Powtórka piątego. Paweł z Bóg. Szósty bieg nie zostanie zaliczony. Czyli niestety będzie powtórka. No jak to najmniej chcemy oglądać takich obrazków, nie oszukujmy się. Tak jest. Ale widzę, że ostrzeżenie chyba dla hostującego. Tak jest. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Tak jest. Właśnie sędzia mi napisał, że będzie ostrzeżenie dla Pawła. Także. No, w pełnej obsadzie. Posport, czyli wszystko rozwiąże się fair play. Bez żadnych wykluczeń. No, jak na razie nie idzie to po myśli, te decyzje, w ogóle te błędy nie idą po myśli Rzeszowian, gdy w piątym biegu, który jest teraz powtarzany, wygrali oni 5-1, a teraz w tym biegu nie widziałem do końca, widziałem tylko, że Kacper wygrał. Tak, 3-3 na razie było, 3-3. 3-3, no to tak jest. Zobaczymy, no. Czy Kacper powtórzy, czy kolega z pary potem powtórzy, polepszy swój występ w biegu szóstym, no i zobaczymy, czy chłopaki w piątym biegu powtórzą swój sukces. W tym biegu szóstym bardzo już błąd Kamila Wyczesanego. Tam chyba dwa razy zahaczył odmuchaną bandę i już chyba odechciało mu się jechać. Na szczęście będzie miał... Do zrehabilitowania się. Może się zrehabilitować, zobaczymy, czy jakim skutkiem ta rehabilitacja. No ja myślę, że chcielibyśmy fajny, zacięty mecz oglądać. Mimo wszystko. Myślę, że Stal Rzeszów no może lekką presję odczuwać, gdyż jeżeli zwyciężą w tym meczu, to najmniej na godzinę będą samodzielnymi liderami drugiej ligi. Tak jest. Bo przypomnijmy, że o 21 jedzie swój mecz Wybrzeże Gdańsk we Wrocławiu. Którego ty jesteś kapitanem, nie masz taki skromny. Tego nie musieliśmy o tym mówić. Nie chcę być tutaj jednostronny. Także co, czekamy. 20 sekund podobno i startujemy. 20 sekund ma Paweł na zrobienie tak zwanego V2 piątego biegu. Robi podobno, napisał Dawid. Poszło. Tak jest. Także czekamy na zaproszenie, którego jeszcze nie mamy. Chyba jednak nie poszło. O, mamy. Jest. Tak jest. Może przypomnisz obsadę biegu piątego? Obsada biegu piątego brzmi następująco. Paweł, Wojtek Kuligowski, Dawid Woźniak i Krystian Brzustowicz. Jedziemy.
Tak. Paweł z pierwszego pola. Zobaczymy, czy Rzeszowianie powtórzą swój wynik z pierwszej tego biegu. Niestety trochę gorszy start Dawida Woźniaka, który na razie jest na ostatniej pozycji. Drugi jedzie w kasku białym Krystian Brzystowicz. Trzeci Wojtek Kuligowski. Tak, dokładnie. A tutaj widzę Dawid Woźniak atakuje w kasku białym Krystiana Brzustowicza i zobaczymy, czy... Ole Pawła, Pawła. Ależ atak Dawida Woźniaka na zawodnika w kasku białym Krystiana Brzustowicza. Pełno niecenzuralnych słów pewnie poszło. Myślę, że cała seria no pomógł swojemu koledze, który popełnił bardzo duży błąd, ale pomógł mu Dawid Woźniak i jadą na to trzy. Kolejny błąd Pawła. Tak, jest, ale dojechali. 3-3. Biegł rezultat niż przed powtórką. Paweł tutaj chyba będzie wykluczenie. Nie, przepraszam. Krystian Brzustowicz chyba będzie... Tak jest. Wykluczenie. Chociaż w programie mamy 0, to widzimy, że nie ukończył tego biegu Krystian. 3 punkty do swojego dorobku dopisuje Wojtek Kuligowski. 1 punkt Paweł, chociaż po bardzo dużym błędzie jechał pierwszy, popełnił błąd. Spadł na czwartą pozycję, ale pomógł mu jego kolega z pary Dawid, który dojechał drugi na metę. I w końcu. Tak naprawdę te 3-3 bym powiedział, że jest szczęśliwe, ponieważ Paweł popełnił. Jechali na 5-1, dokładnie. Tak, ale Paweł tam jeszcze raz błąd popełnił, tak? Dokładnie w tym samym miejscu i całe szczęście, że na jego szczęście, że Brzustowicz został gdzieś tam w bandzie, bo podejrzewam, że gdyby jechał gdzieś tam z tyłu, to wykorzystałby ten błąd Pawła. Tak, no jak wiemy, zahaczenie o tą dmuchaną bandę bardzo wytraca prędkość. I no jeżeli ktoś jedzie poprawnie, to no niestety, no takie zahaczenia o tą bandę są no utratą pozycji zazwyczaj, chyba że ktoś naprawdę ma dużą przewagę i potrafi się jeszcze jakoś obronić. Widzę, że mamy zaproszenie do kolejnego biegu, w którym pojedzie Kacper Cichomski, Joseph Carlson, Kamil Wyczesany oraz Damian Bagiński. Bieg 6. I poszli. Dobry start w kasku białym Damiana Bagińskiego. Chociaż Kacper Cichomski nam przyklejony do kredy ucieka znowuż tu jak przed powtórką. Na 4-2 na razie układa się ten wyścig. Na pozycji drugiej jedzie Damian Bagiński, trzeci Kamil Wyczesany, czwarty Joseph Carlson. Stały uczestnik Grand Prix na razie czwarty, chociaż tutaj atak Josefa wchodzi pod i czy niestety tutaj piką próbował atakować Joseph Carlson, ale niestety nieskutecznie pod Kamila Wyczesanego. No i trochę stawka nam się już rozciągnęła i myślę, że jeżeli żaden z zawodników nie popełni jakiegoś kardynalnego błędu, to tak to się skończy. Tutaj jeszcze próbuje atakować Kamil Wyczesany, ale nieskutecznie. Dojeżdżają no 4-2 dla ekipy ze Rzeszowa. 3 punkty Kacper Cichomski, 2 punkty Damian Bagiński, 1 punkt Kamil Wyczesany, punktów 0 Joseph Carlson. Jesteśmy po 6 biegach, dwupunktowe prowadzeniu zespołu z Rzeszowa 19-17. No widać, że Kacper Cichomski tutaj odbudowany i pewna trójeczka w jego wykonaniu, daleko z przodu. On wykorzystał pierwsze pole, tak? No, nie oszukujmy się, jest kapitanem Rzeszowa, zna ten tor chyba lepiej niż ktokolwiek w tej drużynie. No,
Mówiąc o ogóle chyba, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że dopiero co wyszła nowa wersja gry i to jest nowy dla każdego, aczkolwiek no Kacper chyba tam jeździ najdłużej z wszystkich chłopaków. No może ktoś tam jeszcze równo z nim, ale no on jest, można powiedzieć, chybożyszczem nastolatek w Rzeszowie, tak? Można tak powiedzieć. Widzę, że już mamy zaproszenie do biegu siódmego, w którym zobaczymy od kredy Oskar Olkowski, Mikołaj Graczyk, za którego pojedzie rezerwa zwykła Mateusz Ciesielski, w kasku białym Grzegorz Jurys oraz w kasku niebieskim Kacper Naruszewicz. Kacper w swoim pierwszym biegu 3 punkty teraz z pola czwartego. Widzę, że Kacper jest, Grzegorz jest, nie ma jeszcze Oskara Olkowskiego. Tak, czekamy na niego. Tak, czyżby jakieś problemy? Dostajemy informację, że już za chwilę wyjedzie z parku maszyn. Tak jest. I zobaczymy go pod taśmą. Miejmy nadzieję, że się tak jest. Brama zamknięta. Za chwilę zapalamy zielone światło. Już jest. Jedziemy. No, co tu można powiedzieć? To pierwsze pole jednak, ależ dobry atak w kasku niebieskim Kacpra Naruszewicza. I wysuwa się na prynie. Chyba jakaś ściana. Tak jest. Myślę, że będzie powtórka tego biegu. Tak jest. Powtórka. Tak jest, tam była potężna ściana. O, tu kolejna chyba ściana. Kolejna, chyba nawet ta sama. Tak jest, ta sama ściana. Nie wiem, kto ją tam postawił. Ja jestem murarzem, ale powiem wam, że to nie ja. Tak. Oskar z ścian w Rzeszowie nie stawia. Nie stawia. Także no, nie będziemy dalej komentować tego biegu, myślę, że nie ma sensu. Kacper, kolejna ściana, ile tych ścian tam nastawiali. Oj, Oskar musi z kolegami z Rzeszowa postawiać, że porozmawiać, żeby ich tyle nie stawiali. Bo nie da się jechać. Automatycznie je poskuwają. Dokładnie, czekamy na zaproszenie do powtórki biegu siódmego. Już dobre pół godziny jesteśmy w meczu na razie po 6 biegach. Dużo powtórek mamy. Dokładnie, bardzo dużo powtórek. Bodajże trzecia powtórka od początku meczu. Tak jest, bieg 5 pojechaliśmy, 6 i dopiero wtedy była powtórka biegu 5. Tego i 6. Tak jest. I widzę, że jesteśmy już pod taśmą. I można... Za chwilę sędzia zapalić zielone i już jest i jedziemy. Dobrze, znowu Oskar Olkowski, ale świetnie, ależ tam Oskar nie zostawił miejsca Kacprowi i jadą na 5-1 zawodnicy z Krakowa. Myślę, że mały błąd tutaj w kasku białym Grzegorza Jurysa, ale teraz dobrze zamyka Kacpra w krawężniku. No, widać, że zawodnicy z Krakowa, ależ tutaj atak Kacpra, zobaczymy, czy da radę, ale przycinka, świetna przycinka tutaj na pierwszym łuku drugiego, oj, ależ błąd Oskara. Myślę, że jeżeli obejrzysz sobie powtórkę tego biegu, to no, będzie sobie pluł w brodę po czymś takim. No był to kardynalny błąd, no nie można takich błędów popełniać. Dojechali do mety, 3 punkty dla Kacpra Naruszewicza, 2 punkty dla Grzegorza Jurysa, punkt 1 dla Mateusza Ciesielskiego. Niestety tego biegu nie ukończył Oskar Olkowski. No niesamowity zwrot akcji, można powiedzieć, że zawodnicy z Krakowa jechali na 5-1. Mieli naprawdę, wydawało mi się, że jest to solidna para, która dowiezie to 5-1.
Niestety świetny atak najpierw Kacpra Nurszewicza na Grzegorza Jurysa na prostej startowej, a następnie świetna przycinka na pierwszym łuku drugiego okrążenia i ominął parę gości. No widać, że jest dzisiaj szybki ten Kacper. Z czego się nie mylę, to tak jest. Dwie trójki na jego koncie, komplet punktów. Jako jedyny na razie, w sumie jako jedyny z kompletem, nie jak na razie. Zobaczymy, czy utrzyma tą pasę. Widzę, że tutaj zmiana rezerwa zwykła. Za Krystiana Brzustowicza pojedzie Paweł Korczyk jako rezerwa zwykła. Jak wiemy, juniorzy mogą jeździć tak zwane rezerwy zwykłe ze swoich starszych kolegów. I z tego właśnie korzystają krakowskie smoki. Tak, no myślę, że Paweł Korczyk na razie dobry mecz. 3-2 idzie za swojego starszego kolegę, nie wiem czy starszego, Krystiana Brzustowicza, który na razie ten mecz nie idzie po jego myśli. 0 oraz wykluczenie. No niestety. Nie wiem, czy zauważyłeś, Janku, ja mam takie wrażenie, że coraz lepiej zawodnicy wyjeżdżają z tego czwartego pola. Nie ma takiej różnicy za dużej na dojeździe, aczkolwiek chyba z tego czwartego pola najdalej jest dość ciężki i ze względu właśnie na to te pierwsze pole ma przewagę, ale już tam na tym dojeździe jadą w miarę równo. Tak jest. No pierwsze pole wydaje mi się, że no ten krawężnik, no ten pierwszy teraz nie. Tak jest, ten krawężnik w pierwszym łuku bardzo dużo daje zawodnikom z tego pierwszego pola, gdyż mogą się do niego przykleić i no zawodnicy, którzy chociaż widzieliśmy, że... Janku, nie wiem czy wiesz, ale już jedziemy. Oj, przepraszam bardzo. Znowu się zagadamy. Mówiłem, znowu te czwarte pole nie wyszło za bardzo zawodnikowi w niebieskim kapie. Jest, ale widzę, że jedziemy na 5-1. Tak, bieg zaczął się słabym startem z czwartego pola i wyjściem praktycznie na 5-1 z zawodników z Krakowa, ale po pięknej akcji Kacper Cichomski, z którego rodzice mogą być dumni, bo wiem, że go właśnie teraz w tym momencie oglądają i mu kibicują. Pozdrawiamy serdecznie rodziców Kacpra. Pozdrawiamy. Jedzie na prowadzeniu bardzo, z bardzo dużą przewagą przed swoim kolegą z drużyny. Tak, myślę, że można mu podnieść jakieś kieszonkowe. Oj, tak. Taki występ. Chyba należy mu się za tą trójeczkę pięknie tak wywalczą. 5-1 dla drużyny z Rzeszowa. 3 punkty Kacper Cichomski, 2 punkty Mariusz Mielewczyk. Punkt 1 Wojtek Kuligowski oraz punktu 0 Paweł Korczyk z rezerwy zwykłej. No nieudana ta rezerwa. Chociaż widzę, że tu znowu za Mateusz Cisielski, za Mikołaja Greczyka jako rezerwa zwykła. Tak jak mówiliśmy, Mikołaj dzisiaj no nie pojedzie. I również już czekamy na ten bieg 9, żeby się znowu nie zagadać. Ja cały czas mam wizję włączoną, tak. Więc możesz gadać, ostrzegam cię. Widzę, że tu sędzia pozwala na bieg 9. Także myślę, że kwestia czasu, kiedy zobaczymy ten bieg 9. No na razie myślę 8-punktowe prowadzenie. Wszystko na razie wydaje mi się, że idzie po twojej myśli. Tak jak obstawiałeś. O! Jest bieg 9. Tak jest, jest bieg 9. W kasku czerwonym Kacper Naryszewicz, w kasku niebieski Mikołaj, przepraszam, Mateusz Ciesielski, w kasku żółtym Damian Bagiński oraz w kasku białym Joseph Carson. Poszli, no i znowu to pierwsze pole na Rzeszowie. Świetnie chodzi. Idziemy na 3-3. Drugie miejsce dla Josepha Carsona. Ten mecz na razie nie układał się w jego myśli, przynajmniej poprzedni bieg. Jeden punkt i po jeden punkt jedzie na razie Damian Bagiński, daleko z tyłu Mateusz Ciesielski. Nie widzimy Mateusza.
widzę, że stawka nam się trochę rozciągnęła i zawodnicy gości już chyba nie chcą za bardzo atakować, tylko chcą dowieść to 3-3. Chociaż widzę, że tam Mateusz Ciesielski dalej gryzie, ale no niestety wydaje mi się, że nie da rady. Dużo takie odległości między zawodnikami. Dojeżdżamy 3-3, bieg bez historii. 3 punkty Kasper Naruszewicz. 2 punkty Kasku Białym, Joseph Carson. 1 punkt Damian Magiński, punktów 0 Mateusz Ciesielski. Kolejne 3 punkty dla Kacpra. Kacper na razie średnia 3-0. 9 punktów na jego koncie po 3 biegach. No, wyrasta nam na lidera na razie drużyny z Rzeszowa. Myślę, że może gdyby nie wykluczenie Kacpra Cichomskiego w tym jego pierwszym biegu, również miałby możliwe, że komplet punktów, bo jak widzimy W i dwie trójki, ale mamy zaproszenie do biegu 10, także czekamy. Tak jest. Najlepszy czas dnia jak na razie. Kacper Naruszewicz w biegu 9, który przed chwilą skończyliśmy, 73-21. Czyli mało brakowało do pobicia tego rekordu, który w sumie należy do niego. Ale co szkodzi poprawić. Tak, widzę, że mamy zaproszenie, ale nie wchodzimy. Już wchodzimy. Tak jest, jesteśmy. Tak jest, w kasku żółtym Paweł Korczyk, czerwony Paweł, biały Grzegorz Jurys, niebieski Dawid Woźniak. Poszli. No i znowu to pierwsze pole, widać, że Paweł Korczyk na prowadzeniu, chociaż małą przewagę ma. Ale świetny atak dwójki zawodników. Ale Paweł palił na poneszkę. Tak jest, jedzie z jajem i tam powiedział chyba chłopakom, jakich miał: gdzie panowie mi tu próbujecie wjechać? Ja jadę z pierwszego pola i ja tu będę dyktował warunki. Widać, że tu atak. Trochę rozpaczliwe te ataki. Tak jest i chyba tracą na tym. I tutaj atak jeszcze w kasku białym Grzegorza Jurysa i jadą na 5, ależ błąd Grzegorza. Jechali przez chwilę tak, na 5-1, jedziemy na 3-3. Drugi Dawid Woźniak, trzeci Paweł, czwarty Grzegorz Jurys. Pierwszy w tym biegu. Ten mecz 34-26 dla drużyny Stali Rzeszów. Myślę, że już śmiało można stwierdzić, że jest to mecz błędów oraz niewykorzystanych sytuacji, okazji. Trochę tak, aczkolwiek no jednak ten Rzeszów tą przewagę sobie wypracował. Mamy tutaj w sumie większość biegów tak wygrywanych, powiedzmy, w czwartym biegu 4-2, ale to wtedy był odrabiany tak naprawdę wynik w pierwszym biegu i w czwartym, gdyż w trzecim biegu Krakowianie wygrali 5-1, no i potem 4-2, 4-2, 5-1 i to była ta seria, druga seria zawodu, dwa razy wygranie bieg pod 4-2 i zaraz potem porównaniu torów 5-1 i teraz znowu zaczyna nam się fala remisów. No i oczywiście teraz każdy remis jest na korzyść Rzeszowian. Tak jest. Gdyż no, utrzymują oni przewagę. Każdy bieg, biegi uciekają, a jakby no każde 3-3 przybliża ich do zwycięstwa. Nie tracą, tak, nie zyskują, ale uciekają biegi, które są cenne dla drużyny gości w tym momencie. Ale myślę, że to są też biegi cenne dla zawodników gospodarzy, gdyż na pewno myślą o tym wyniku w kontekście walki o bonus,
Więc jak największa przewaga w tym meczu na pewno da im większe szanse na obronienie bonusa. Co najmniej. Tak, widzę, że zaproszenie do biegu 11. Może jeszcze powiem, że tutaj trzy zmiany aż po stronie gości. W biegu 11 Grzegorz Jurys jako rezerwa taktycznego za Krystiana Brzuchowicza. W biegu 12 za Kacper Kłodziński jako rezerwa taktyczna za Oskara Olkowskiego oraz rezerwowego Mariusz Miesz w biegu 13 za Mikołaja Gracika. Jesteśmy już pod taśmą w biegu 11 i jedziemy. No, znowuż najlepszy start w kasku czerwonym Dawida Woźniaka. Jedziemy na razie na 4-2, bo na miejscu drugim Damian Bagiński. Ostatni na razie Grzegorz Jurys, który jedzie z rezerwy taktycznej, ależ tutaj świetny atak z Kacpra Naruszewicza. No, niestety. Damian oddaje. Wyjadą dzisiaj chłopaki twardo. Widać, że tu lekki błąd Dawida Woźniaka, który bezlitośnie wykorzystuje Damian Bagiński. Jedzie po 3 punkty. 3-3 niestety, bo na ostatnim miejscu dalej. Ależ tutaj twardo pojechał w kasku czerwonym Dawid Woźniak i zrobi świetną robotę swojemu koledze z pary, czyli Kacprowi Naruszewiczowi. 5-1 w biegu 11 dla ekipy z Rzeszowa. 3 punkty Dawid Woźniak, 2 punkty Kacper Naruszewicz, 1 punkt Damian Maliński, punktów 0 z rezerwy taktycznej Grzegorz Jurys. No już ta przewaga staje się coraz bardziej okazała. 31-27. Jeśli słychać odkurzacz na transmisji, to uprzejmie przepraszam, aczkolwiek moja kobieta skończyła pracę i teraz i tutaj wariuje, że tak powiem. Tak jest. Powiem, że aż tak nie słyszę tego odkurzacza, więc myślę, że transmisji również nie będzie go aż tak słychać, ale widzę, że mamy zaproszenie do biegu 12, więc nie zajmujmy się pierdołami. Tak jest. No, także zmienimy położenie za chwilę i wracamy do was. Tak jest. Już położenie jest zmienione, już jest cisza, spokój, kwintesencja, wróżba. Tak jest, zapraszanie do biegu 12 jest. Jesteśmy już pod taśmą w kasku żółtym. Joseph Carson, czerwony Kamil wyczesany, biały Kacper Kuciński, niebieski Paweł. Najlepiej spod taśmy w kasku żółtym Joseph Carlson. Za nim Paweł trzeci, ależ już Paweł nie spróbował atakować Josepha nieskutecznie. Tutaj widzimy, że na 3-3 dużo się zadziało na tym łuku. Josepha Carlsona wyprzedził Paweł. Ale widzę, że tutaj tak, bardzo pojechał Kacper Kuciński, który jedzie z rezerwy taktycznej za Oskara Olkowskiego. Jadą na 3 i tutaj mały błąd dokładnie Kacpra i spadłem na 4 pozycję. Po 2 punkty jedzie Joseph Carlson, jedzie mocno w kratkę dzisiaj. I tak się kończy ten bieg. 4-2. Stali Rzeszów, 3 punkty Paweł, 2 punkty Joseph Carlson, 1 punkt Kamil wyczesany, punktów 0 Kacper Kuciński. No na razie nieudane te rezerwy taktyczne, 2 zerówki, także no chyba może sobie pluć w brodę menadżer gości. Ale zawsze może zgonić to na błędy popełniane też przez zawodników. Jak już mówiłeś, że to mecz błędów. Błąd błęda błędem błędzi, nie? Że tak się wyrażę. Pogania. Błędzi. Jak już mamy tyle błędów, to będą błądy i wielbłądy i wszystko, co jest z błędem związane. Dokładnie, no. Znowu widzieliśmy dużo błędów na trasie i zawodników gości, i zawodników gospodarzy. Nie wiem, czy to może przez transmisję,
Chłopaki się trochę stresują i popełniają takie głupie błędy. Myślę, że może to być też tym spowodowane. Tak jest. Mamy zaproszenie do biegu 13. Przedstaw obsadę. Bieg 13 na szybko. Mielewczyk za Graczyka, Jurys, Cichomski i Kuligowski. Tak jest. Jesteśmy już pod taśmą. I myślę, że tak jest. Znowu najlepiej pod taśmą. Pierwsze pole, czyli Mariusz Mielewczyk. Jedziemy na razie na 3-3, bo za nim jedzie Kacper Wojtek Kuligowski. Oj, 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 oj. Tak, no mówiłem, tak jak już mówiłem, mecz błędów i myślę, że już tym jego nic się nie wydarzy, jeżeli jakiś kardynalny błędów nie popełni Mariusz Mielewczyk, to dowiezie te 3 punkty i no wyciśnie wszystko, co było możliwe w tym biegu, gdyż wyszedł z niego Kacper Cichomski. Niestety no, chyba Kieszonkowe chyba zostanie na tym samym poziomie. Berbelucha trzeba zamknąć, odstawić, bo już widzę, tutaj nie ma sensu. Tak jest, no. Kratkę mecz taki Kacpra. W3-3. Trybu. Czyli chyba Kieszonkowe o 50% zmniejszone. Nie no, miał podwyższone, także zostawiłbym na tym samym poziomie, co to było. Ewentualnie jeszcze kazałbym pokój sprzątać. O. Myślę, że to... Może by to poprawiło. To by wystarczyło, tak. To by wystarczyło. 3-3, tak jak mówiliśmy, że bieg historii, tak się stało. 3 punkty Mariusz Mielewczyk z rezerwy zwykłej za Mikołaja Graczyka. 2 punkty Wojtek Kuligowski, 1 punkt Grzegorz Jurys. Niestety wykluczony Kacper Cichomski, który znowu popełnia błąd i znowuż nie kończy tego biegu. Czekamy na biegi nominowane, ale możemy chyba powiedzieć, że jeżeli nie będzie żadnych zmian, to w biegu 15 ze strony Stali Rzeszów pojawił się, myślę, że Kacper Noroszewicz na pewno z kompletem punktów oraz Dawid Woźniak, jeżeli nie pojedzie rezerwy zwykłej Mariusz Mielewczyk, który ma 9 punktów plus 2 bonusy jako junior. Świetny wynik. No a po stronie gości, myślę, że no ciężko powiedzieć, kto się pojawi, gdyż 3 zawodników ma 6 punktów, 4 zawodników ma 6 punktów, 1 junior ma punktów 8. No przeciętny mecz, można powiedzieć, że drużyny gości, tylko 3 trójki na ich koncie. No nie jest to optymistyczny prognostyk na dalszą część sezonu. Myślę, że Pawła Korczyka zobaczymy na pewno. Tak, też mi się wydaje, że w tym biegu lub 14 pojedzie Paweł. Czekaj. Jechał z rezerwy zwykłej Paweł Korczyk w biegu 8, więc... Tak, jedną rezerwę zwykłą jechał. Może też z taktycznej, nie pamiętam jak to było, ale w 15 biegu chyba rezerw nie można robić w naszej lidze. Aczkolwiek gdyby można było, no to aż by się kłóciło, żeby dać 14 taktycznej i 15 ze zwykłej. Ale z tego co pamiętam, w 15 chyba nie można robić zmian. W każdym razie ja nie robię, o, tak się wyrażę. O, wydaje mi się, że można robić zmiany, chociaż też nie jestem tego pewny. Też nie robię. Nie, można robić zmiany. Tak, można robić zmiany w biegu 15. Więc nie zdziwiłbym się, jeśli bym zobaczył. Obydwa razy. Dokładnie. Paweł Korczyk. Tak jak mówiłeś, ile trójek zrobili, bo teraz mi się tutaj program zaciął. Trzy trójki razem. Z czego dwie Paweł Korczyk. Tak jest. Tak, no myślę, że już widzę, tutaj mamy nominowane bez zmian w Stali. W biegu 14 Paweł i Kacper Cichomski. W biegu 15 Dawid Woźniak i Kacper Naruszewicz. Kacper no, będzie Paweł... jednak walczył. Walczył o te kieszonkowe, widzę, z czwartego pola się wystawił, także liczę chociaż na te 2 punkty, no miejmy nadzieję na 3 i będzie podwyżka, no, tak? Zobaczymy. Stawiać Kacpra w złym świetle, lecz wydaje mi się, że mógł puścić Mariusza, który zrobił 9 plus 2 spod juniora. Myślę, że może być to dla niego trochę krzywdzące. 6 plus 2. 9 plus 2. Ale to ja nie mam tu zaktualizowanego czegoś. Tak jest. Jeden z bonusem, 3, 2 z bonusem, 3. W 13 biegu, dobrze, nie odpowiedziałem. Tak jest. Przepraszam bardzo, my bad.
No, także tak myślę, że może być to dla niego trochę krzywdząca decyzja. No, puściłbym. Tym bardziej, że mecz już jest wygrany. Tym bardziej, że Kacper to prawda dobrze jedzie, ale jeśli w tym biegu znowu tak. będzie miał... Nie, jeśli znowu będzie miał strzał pingu, no to Mariusz może się obrazić w każdym bądź razie, gdyż widać, że Mariusz raczej problemu z pingiem nie ma obecnie. Jest, można powiedzieć, że gdyby nie ta jedyneczka z bonusem w pierwszym biegu, to byłby komplet. A poza tym, no dobrze jedzie Mariusz dzisiaj. Widzieliśmy, że świetne biegi. Przerwę ci, Janku. W 14 biegu ze strony Krakowa pojedzie Damian Bagiński i Józef Karlsson i nie ma zmian. Za to jest zmiana za Grzesia Jurysa w 15 biegu jedzie Paweł Korczyk. Także raz zobaczymy Korczyka. I o dziwo... A nie, jednak nie. Tutaj miałem niezaktualizowane, więc nie ma żadnego o dziwo. To może przeczytam pełną obsadę biegów nominowanych. Bieg 14 od krawężnika. Damian Bagiński, Paweł, Józef Karlsson i Kacper Cichomski z Podpłotu. Widzę, że już mamy zaproszenie do tego biegu. No to może o 15 powiemy później. A nie, zdążę jeszcze przedstawić. 15 wyścig od Kredy. Dawid Woźniak, Wojtek Kuligowski, przepraszam, gdzie trzecie pole, Kacper Naruszewicz i Grzegorz Jurys, zastępowany przez Pawła Korczyka. Tak jest. Widzę, że wszyscy zawodnicy weszli do biegu. Także jedziemy, jesteśmy pod taśmą. Jeszcze tak jest, jesteśmy pod taśmą, zawodnicy już się ustawiają. Jest światło zielone i poszli. Znowu najlepiej wyjeżdża pierwszy pole Damian Bagiński, lecz tuż za nim Kacper Cichomski, który widać, że jest poddenerwowany tym ostatnim biegiem, lecz tutaj świetna obrona Damiana. Stracił prędkość Kacper. Tak jest, świetnie broni się Damian. Trzeci jedzie Paweł, ostatni Joseph Carson. Jeżeli tak dojadą, myślę, że Paweł Korczyk zrobił więcej w tym biegu niż Joseph. Joseph jedzie mocno w kratkę dzisiaj. 2-0-2-2. Ale tutaj widzimy, obydwóch zawodników stali, właśnie próbowało z dwóch stron wziąć tak zwaną kanapkę Damiana Bagińskiego, ale świetnie broni się Damian i dojeżdża. 3 punkty Damian Bagiński, 2 punkty Paweł, 1 Kacper Cichomski, 0 punktów Joseph Carlsson. I teraz po biegu powiedz mi, co myślisz, co więcej mógłby tutaj zrobić Mariusz? Mariusz? Tak jest, Mariusz Mielewczyk, o którym mówiliśmy, że mógłby jechać dokładnie, przepraszam. Myślę, że ciężko powiedzieć, co mógłby zrobić więcej. Z czwartego pola. On jechał w ogóle z czwartego pola? Jechał i przywiózł dwójkę z Kacprem Cichomskim na 5-1. Kacper jechał z drugiego pola. Tak jest. Mariusz z czwartego. No i potem Mariusz z czwartego pola nam się nie pojawiał. Widzieliśmy, że trochę jakby... Ale widzę, dobrze, powiemy o tym potem. Bieg 15. Dawid Woźniak, Wojtek Kuligowski, Kacper Naruszewicz i Paweł Korczyk jako rezerwa taktyczna za Grzegorza Jurysa poszli znowu. No. Ale zobaczmy, co robi Kacper. On jedzie w tym momencie opłatny komplet. To znaczy jedzie, będzie jechał, powalczy i mi się wydaje, że on przejdzie na tą drugą pozycję. Już widzę, że ma pomysł jak tak, ale nie. Ale szła szeroko. Za szeroko trochę. Wjechał piką i go tam wyniosło pod same baloty. Widzę, że tutaj już Kacper ma małe problemy, gdyż jeszcze Wojtek Kuligowski włączył się do tej walki. Dogania, będzie atak. Na pewno przeprowadzi teraz. Tak, dobra, za szeroko. Nie, już chyba nie da rady. Wydaje mi się, że już nie da rady Kacper. Spadł na ostatnie miejsce tym atakiem.
Ma postawił wszystko w bank, ale jeszcze tak, dojedzie po jeden punkt. Dobry, no, niestety po komplecie. Tak jest, ale dobry ma. Takiem popisał się na ostatnim łuku. Kasper Naruszewicz 4-2 dla Rzeszowa. 3 punkty Dawid Woźniak, 0 punktów Wojtek Kuligowski, 1 punkt Kasper Naruszewicz, 2 punkty Grzegorz Jurys. Przepraszam, Paweł Korczyk jako rezerwa taktyczna. 53-37. Dokładnie, bardzo blisko byłeś. Ale ja taki dałem. No wiem, śmieję się. No to flaszeczkę miałeś. Zapewnioną. To może teraz ja zaczynałem od prezentacji składu Stali Rzeszów, więc może teraz ty zacznij od podania punktacji zawodników Stali, ja potem powiem, jak punktowali krakowianie. A problemu. Kasper Naruszewicz, 12 plus 1, średnia 2,60. No, w tym ostatnim biegu Kacper walczył o komplet. Niestety nie udało się. Mogło być gorzej, gdyż jechał przed ostatnim łukiem na ostatniej pozycji. Mikołaj Graczyk nie pojawił nam się na torze. Paweł punktów 8 plus 2. Dawid Woźniak 11. Kacper Cichomski 7 plus 1. Mariusz Mielewczyk 9 plus 2. Kamil Wyczesany 4 punkty w 3 startach oraz Mateusz Ciesielski 2 punkty w 3 startach. Tak jest. A też dwukrakowskie smoki punktowały następująco. Damian Bagiński, bardzo solidny mecz w wykonaniu tego zawodnika. 9 plus 1, przywiózł jedną trójkę. Jedną z czterech, jak się okazuje. Nie, pięciu teraz już. Oj, to myśmy jakiś błąd popełnili przedtem. Wojtek Kuligotki miał jeszcze trójkę, Janku. A tak, racja, Wojtek Kuligotki. Była to piąta trójka teraz w biegach nominowanych Damiana Bagińskiego w 14 biegu. Tak więc Damian Bagiński 9 plus 1, Józef Karlston 6 plus 1, Wojtek Kuligowski 6, Krystian Brzustowicz pojawił się na torze 2 razy 0 i wykluczony, tak więc końcowy rezultat 0 punktów. Grzegorz Jurys, kapitan krakowskich smoków 6 plus 1. I w ostatnim biegu był zastępowany Paweł Korczyk, wyśmienity występ tego zawodnika. No szkoda tej jednej zerówki w trzecim biegu. Uzbierał 10 punktów. Mogłoby być więcej, gdyby nas Grzesiu posłuchał, ale no zrobił tak, jak zrobił, nie ingerujemy. Jego zawodnicy, jego klub i na pewno wszyscy są tam zadowoleni, jeśli można tak mówić, o wyniku 37 punktów na wyjeździe w Rzeszowie. Myślę, że to nie jest źle, jeśli chodzi o zawodników z Krakowa. Siódemka, Oskar Olkowski, 2 razy pojawił się na torze, 0 wykluczenie. I Kacper Kruciński, raz na torze, 0. Tak, widzę, że właśnie będziemy mieli wywiad. Tak, z tego co wiem, będziemy mieli wywiad z kim? Kacperem Cichomskim. Kacper Cichomski. Mamy tutaj dużo pytań do Kacpra. O, na pewno, jeśli macie też pytania do Kacpra, piszcie na czacie. Piszcie na czacie, na pewno je przeczytamy, ja już tam wchodzę i będę wyławiał te perełki. Tak jest. Kacper może powie nam, jakie ma kieszonkowe, zdradzi jakieś szczegóły. Może, a może już rodzice coś tam zapowiedzieli jakąś podwyżkę. Może zaraz, już. Zaraz wszystko się okaże. Tak jest. Ja chciałem jeszcze poruszyć temat Oskara Olkowskiego, gdyż Oskar przed tym meczem miał średnią dokładnie 2,188. W tym meczu zrobił 0 punktów, co drastycznie obniża mu średnią. Oj, chyba mamy Kacpra. Tak jest, mamy Kacpra. Tutaj w naszej kutce komentatorskiej. Kacper? Halo, Kacper. Witam. O, no jest Kacper. Powiedz mi, Kacper, najpierw zadamy pytania my, potem będziemy czytać pytania z czatu, bo tam widzę już multum jest tego i jedno się bardzo często powtarza. Na pewno ci je zadamy.
Odpowiedz nam na nasze pytanie, co się wydarzyło w tych twoich dwóch biegach. W jednym bodajże prowadziłeś, w drugim też jechałeś tam w czołówce. No i nagle, nie, w pierwszym biegu troszkę z tyłu jechałeś, ale nagle zjechałeś z toru, tak jakbyś był zrezygnowany albo maszyna zdefektowała. Wytłumacz, co tam się stało, bo wszyscy jesteśmy ciekawi. No sam nie wiem, jechałem... Jechałem pierwszy w jednym biegu i nagle resztę zawodników mi cofnęło do tyłu i potem ścięło i mnie cofnęło i byłem na środku trawy, więc nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że skok pingu musiał nastąpić. Tak, 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 było 1000 pingu. Tak się właśnie dzieje przy takich skokach. Ja mam pytanie od ciebie, Kacper. Czy... Słucham. Nie, czy długo zastanawiałeś się, kogo dać w biegu dokładnie 14, czy siebie, czy Mariusza Mielewczyka? No długo się zastanawiałem, bo Mariusz jako junior pojechał bardzo dobrze. No ale myślę, że z tego czwartego pola trójeczkę zdobędę, no ale nie pykło, niestety. No i właśnie spekulowaliśmy, czy będzie jako rezerwa zwykło Mariusz Mielewczyk, gdyż bardzo dobre zawody w jego wykonaniu, ale jak zobaczyliśmy, że nie, to również się wcale nie zdziwiliśmy, bo wiedzieliśmy, że miałeś dwa wykluczenia nie z twojej winy, a poza tym dwie trójeczki, także no... Gratuluję wygranej, jesteście na razie liderami w tabeli. Dziękuję. Jeszcze mam pełno pytań do Kacpra, także... Domyślam się. Zdejmuję gościa naszego. Powiedz mi, co sądzisz o znakomitych występach dzisiejszych Kacpra Naruszewicza i Dawida Woźniaka? Spodziewałeś się takich wysokich wyników, czy bardziej myślałeś o tym, że równiej cały skład pojedzie i nie będzie takich dwóch liderów z tłucy próbką? Naruszewicz i Woźniak, tak? Tak. No, po Naruszewiczu się spodziewałem, bo tam na treningach net schodził poniżej 73 sekund, a Woźniak wykorzystał dobre pola. Jestem zadowolony, że Dawid się odradza w naszym klubie. No tak, bo właśnie teraz tak spojrzałem sobie, uświadomiłem, że Dawid chyba jeździł w innym klubie. W Palubazie, tak. I wrócił. Witamy Dawida z powrotem w niższych ligach, w tych właściwszych ligach. Dawid na razie ma średnią 1,800. Po tym meczu trochę podskoczy mu ta średnia. No 2,20 w tym meczu. Tak. Dobry też występ Pawła. No to 2,0 będzie miał. Powinien. Dobra, to może przejdźmy do pytań. Tak jest. A nie, jeszcze mam jedno pytanie. Kacper, powiedz, rodzice już gadali z tobą na temat kieszonkowego, czy jeszcze nie? Po tym występie nie sądzę. Dobrze, i teraz mamy pytania. Chciałem, że mama chyba się odzywa, czy nie? 5 minut. Nie, ja na dworze jestem. Zapraszam Państwa serdecznie, ponieważ... Agatka Łoskarka. Kochanie, z tym samym, co dzisiaj do pracy. Dziękuję. Musiałem tutaj odpowiedzieć. Dobre kanapeczki, tak jest. Bardzo dobre były. Mamy tak. Krzysztof Róża pyta na czacie. Kacpra. Proste, krótkie pytanie. Liczymy też na prostą, krótką odpowiedź. Co zawiodło? Agata, ty nie zadajesz pytań. U mnie co zawiodło, tak? Pytanie. Tak. Internet. Przepraszam, Agata, chcę zadać pytanie. Nie da mi spokoju, no dalej. Ale to ja chcę sama. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja mam takie jedno pytanie do Państwa. Ile osób je ogląda? 14, o cholerka. Dobrze, więc moje pytanie brzmi tak... Bo ja jestem psychologiem, zajmuję się pomocą osobom z zaburzeniami głównie. Pracuję jako psycholog. Pani pomaga, tak?
Jemu się już nie da, tutaj jest za późno. Jego leczymy teraz na nogi, bo już za późno na głowę, ale jedno pytanie do was wszystkich grających w tę grę jest takie, które mnie nurtuje z racji wykonywanego zawodu. Jak to się dzieje, proszę państwa, że wy mówicie w tej grze takie rzeczy, jakbyście naprawdę jeździli na żużlu, czyli na przykład, że ktoś ma zepsuty motor, albo że komuś nie odpalił, albo nie wiem, coś takiego. Dlaczego traktujecie to i czy to są urojenia lub halucynacje? Dziękuję za pytanie, do widzenia. Tak, także zapraszam wszystkich serdecznie na pogrzeb. Na to pytanie. Zapraszam wszystkich serdecznie na pogrzeb, prawdopodobnie w sobotę, jak się dzisiaj z tym uwina. Dobra, wracajmy do tematu. Odpowiedział Kacper nam na pytanie, co zawiodło. Mamy odpowiedź internet. Nad morzem jestem, człowieku. A, jest odpoczywanko nad morzem. No w sumie tak, no. Dobra, i mogłem teraz dać pytanie... termin na środę, bo jutro wracam, ale... Panie Kacprze, co poszło nie tak? Mamy Czarek Nowopolski, twój przyjaciel od serca pyta, ile masz na wadze? Przed wyjazdem było 65, no a po wyjeździe to wiadomo, pod 7 i tutaj ode mnie, informacja od twojego brata, który zaalarmował mnie, gdy usłyszał na relacji o tej podwyżce kieszonkowego, zaalarmował mnie, że jeśli dostaniesz podwyżkę kieszonkowego, to na wadze pojawi się trzycyfrowa liczba. Może tak być. Dobrze, że nie kryje się z tym Kasper Cichowski. No nie ma co, mówi prawdę w oczy. Mam tutaj w tej lidze imiennika, który ma trzy cyfry na wadze, no i na nim się wzoruje. Nie potrzebna to zaczepka, ale jak już zaczepiamy, no to mam kolejne pytanie od większości tutaj naszych internautów. Pytanie najważniejsze i chyba zakończymy tym. Może się uda uzyskać odpowiedź od drugiej zainteresowanej osoby kiedyś. Zobaczymy. Pytanie. Jak to jest być tym słabszym Cichomskim? No, statystyki tego nie pokazują, no a Patryk, no z takimi... Z taką, ale liga no, pokazuje, jesteś w słabszej lidze. No liga pokazuje, ale spójrz na jego punkty i z jakimi drużynami. GKM myślę, że jest na poziomie takiego Wolfie Wittstock. Oj, pojechałeś teraz. Ale zauważ, że Patryk w pierwszej lidze jeździ, ma średnią solidną i zajmujemy chyba czwarte czy trzecie miejsce w lidze, a ty jak jeździłeś w pierwszej lidze, to spadliście. A on też wtedy jeździł. Ale on był liderem. Nie, Woźniak był liderem. A on też był liderem. No tam, jak to miał, mając średnią 1,7 byłeś liderem, no to wiesz. Dobrze, czyli nie uzyskaliśmy. A chyba bracia sobie to wyjaśnią. W środę jak Kasper zjedzie do domu, to na pewno tam będzie. No jutro. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie zaczyna się spotkanie Wybrzeża. Na razie Star Rzeszów jest liderem po tym meczu. No ale tam 20-70 będzie. To się okaże. Także myślę, że Kacper będzie na pewno obserwował bacznie ten mecz. Myślę, że tak jak większość, którą interesuje druga liga. Także myślę, że jeżeli nie ma już pytań, to możemy się pożegnać. Myślę, że tak, bo tutaj te pytania to już po prostu mnie bawią, chętnie bym je zadał, ale nienawidzi. Pozdrawiamy Łukasza Lipaka. Dobrze, ja tak. Ja się z Państwem żegnam w takim razie. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Mecz komentowali dla Państwa Jan Idem oraz Oskar Osa. Oskar. To są Dobrze.